Miesiącem? A handlowcom. O, i wszystkich z foteli wyrwało ten okrzyk. Rozumiemy? Dobrze. Zbliżamy się, kochani, do końca kampanii parlamentarnej roku pamiętnego 2023. Jesteśmy przy projekcie Normalna Żywność, w pracowni normalnej żywności. Bo jak się mówi i się robi coś w rolnictwie, no to właśnie najlepiej zrobić, a szczególnie właśnie projekty, które są związane z bezpieczeństwem żywności. Jakoś za wielu partnerów, którzy przekładają zrobienie konkretnego projektu na politykę rolną na terenie naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, niestety nie znajduję. Zbliżamy się w tej kampanii do końca. Powiedzcie, co było powiedziane o polityce rolnej? Boże! Na różne przypadki odmieniano rolnictwo. To ja to rozumiem, to wiem. Te pięć partii, które są dzisiaj w parlamencie, wygniotły swoje, wypociły i wyrzuciły. Ci, którzy gdzieś tam są poza parlamentem i mają tak szumne zawołania, między innymi jest taka formacja, stawiamy na rolnictwo. A stawiaj sobie, stawiaj. I będziemy promować polską żywność. Oj, nie daj Bóg, żebyś promował polską żywność. I zaraz dojdziemy, o co chodzi i dlaczego. Kochani, trochę faktów. W pierwszej kolejności chciałem podziękować tym wszystkim bohaterom narodowym od maseczek i od szczepień. Tych, którzy walczyli z maseczkami i szczepieniami. Ładnie, fajnie było. Super popisywanie się. I dobrze, jeszcze raz chwała, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, a wynikającego z żywności, nic to nie miało wspólnego ze stanem faktycznym. I teraz przypomnijmy sobie, pandemia tak zwana, czyli były autentyczne wirusy, tego się nie da nikt zaprzeczyć, tak? Zmarło nas, tak zwanych ponadwymiarowych zgonów było sporo. W 2020-2021 roku. Ale co się stało? Że w 2022 roku było też prawie 460 tysięcy. A przypominam, że średnia z lat 2016-2019, bo to jest punkt odniesienia przed tak zwaną pandemią i tak dalej, ale wzrastająca rok do roku i biorąc pod uwagę demografię i starzenie się społeczeństwa, takie naturalne przyczyny i długość życia, to w granicach nas powinno umierać Polaków 360-370 tysięcy. A umiera co najmniej 80-90 tysięcy do 100 tysięcy więcej. Więc gdzie leżą te przyczyny? W roku 2023, który się nie zakończył, ale można z grubsza powiedzieć, że umrze nas w granicach 470 tysięcy, czyli kolejna progresja. Skąd wiemy, skąd ta pewność? W kampanii wyborczej, wiecie, to jest też piękne doświadczenie, gdzieś te ulotki, plakaty i tak dalej, tablice ogłoszeniowe i są informacje. Z głębokim żalem żegnamy. 40 parę, 50 parę lat, od czasu do czasu ktoś w normalnym wieku, w granicach 80, 90, 70 paru lat, tak? Czyli widać, jaka jest umieralność i nie starzejącego się społeczeństwa, tylko ludzi w wieku 30 paru, 40 paru, 50 paru. To wręcz tak zwanym powiedzeniem myśliwskim, jakby pokot leżał. Jakie są przyczyny? Kolejny raz powtórzę. Jeżeli ktoś obserwuje naszą działalność polityczną, a od roku czasu w ramach, nie całego roku oczywiście, w ramach formacji, rok to będzie w marcu 2024 roku, ale to jest reasumpcja w ramach formacji politycznej Front, to zdecydowanie pokazujemy bazą, podstawą do wszelkich typu schorzeń, a szczególnie schorzeń cywilizacyjnych związanych z onkologią, z krążeniami, z cukrzycą i tak dalej, to jest żywność. I nikt sztyny o tym w kampanii 2023 roku nie było żadnej mowy. Udało mi się to 4 lata temu nakręcić w 2019 roku poprzez Konfederację, a teraz zero, nie ma o tym mowy. A ci wszyscy, którzy popisują się szczególnie internetowo i mówią o tym, no i co z waszej mowy wynika, jak nie przekładacie tego na waszą walkę polityczną? Puste. Mucenie w pustym. I puste zostaje. I w głowach pusto, a na cmentarzach pełno. Tak? Chciałoby się rzec. I teraz jest tak, kochani, polityka rolna.
to jest to, co zrobi ten rolnik. I zapewniam Was, że polski rolnik, w przeciwieństwie do tego rolnictwa, z którym mamy dzisiaj w całej Europie i także w Unii Europejskiej, robi jeden z najlepszych surowców. Oczywiście z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, on się psuje, ten surowiec rolniczy, produkt rolniczy. Później zboże, mięso i tak dalej, oprócz kurczaków zdecydowanie. Natomiast, no i nie tylko. Natomiast, kochani, z czym mamy później problem? Z przetwórstwem i handlem. I cały ten system, gangsterka żywnościowa, podporządkowana jest kasie, a w żaden sposób nie dba o konsumenta, o zdrowie obywatela. A państwo, które nadzoruje to, wspomaga gangsterka. Bo tak jak tutaj, nie liczy się jak zrobi, ale mucha nasrała na ścianie zgodnie z sanepidem. A to, że ładujecie kilogramy, przypadek rzeczywisty, panienki. A to, że ładujecie kilogramy chemii w człowieka, to nie jest problem, ale muszka, jak to kropeczka ta czarna, kupeczki kochanej muszki, i to jest problem. Od tego nie jest sanepid naprawdę. Jest od ścigania bandytów żywnościowych i gangsterów. I nie jesteśmy od popisywania się z tymi maseczkami i tymi szczepieniami. Piękne było, ale nie od tego ludzie umierają. Kolejny raz powtórzę. I teraz tak. Z roku na rok, od 2016 roku, coraz krócej żyjemy populacyjnie. W Unii Europejskiej o 2,4 mamy już 2,5 roku od średniej unijnej mniejszą długość życia. W zgonach, uwzględniając tamto, co było w pandemii i po tym okresie, jesteśmy państwem po Bułgarii i Rumunii. Polska, gdzie jest największość zgonów, gdzie mamy największą śmiertelność. Także z punktu, jeszcze Słowacja dochodzi w kwestii zmniejszenia się wieku naszego, długości życia. Co się więc dzieje? Jakie są przyczyny? Proszę Państwa, jeżeli mówimy nawet o żywności w Niemczech, Francji, to znaczna część tej gangsterki, czyli chemii dopuszczonej w trakcie przetwarzania, mimo że surowiec rolniczy jest tam gorszy, zdecydowanie, oczywiście nie wszystek, to w trakcie przetwarzania nikt sobie nie pozwoli na takie trucie. Zresztą nasze firmy, jak robią polskie, tutaj, w Polsce, znaczy nie nasze, no one, wiecie, z kapitałem, to one część tych dodatków chemicznych nigdy, tak zwanych E różnego typu, nigdy nie pozwolą, jeżeli jest to produkowane na rynek niemiecki, francuski. Tubylcom na rynek rodzimy, oczywiście jest to dozwolone. Ale nie wina tych firm. Mamy takie państwo, takich polityków i takie prawodawstwo. Więc kampania 2023 roku, można zdecydowanie powiedzieć, jest pod znakiem trucia Polaków. Masowego przyzwolenia na to. Dlaczego tak się dzieje? Bo wszystkie partie polityczne, łącznie z Konfederacją, która została zinwigilowana przez lobby, tak zwane żywnościowe i tak dalej, a pozostały PSL szczególnie ceduje, który chroni właśnie tych bandziorów od przetwórstwa, są zależne i finansowane między innymi. A pozostali, jeżeli nawet mają jakąś dobrą wolę, to nic z tego nie wynika, bo nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. A nawet gdyby gdzieś tam doszli, no to szybko zostaną jako lobby kupieni. Bez poważnej, proszę Państwa, poważniejszego podejścia jako społeczeństwa do polityki rolnej szeroko rozumianej, ale to wtedy polityka rolna. To jest rolnik, co wyprodukuje przetwórstwo, handel i nadzór. Tu potrzeba bardzo głębokich zmian, wręcz takiej rewolucji. Długi proces. Twardy, oczywiście rewolucyjny, z gilotyną, taką polityczną, jak Pan Bóg przykazał, ale twardy proces, który będzie wymagał przemodelowania. To, co niejednokrotnie my mówimy. Polskie rolnictwo będzie markowe lub będzie pogrom. I teraz przestrzegam, jeżeli będziemy tak podchodzić do polskiego rolnictwa, jak dotychczas, to naprawdę w najbliższym czasie, i to wcale niedługim,
doprowadzimy do głodu, takiego strukturalnego, wynikającego, że nie mamy przetwórstwa, więc firmy, kapitały się wyniosą i sobie co chcecie róbcie. Z handlem jest to samo, a rolnicy praktycznie są wykończeni, a szczególnie w produkcji zwierzęcej. I wiecie, co wtedy będzie? Nieważne, jak ta Ukraina będzie wyglądać, jakim to będzie państwem, jak zależnym i od kogo. Ale będziecie jeszcze prosić, ja wolę kamienie gryźć, będziecie prosić od Ukraińców, żeby was pomagali, bo Polsce doprowadzicie taką polityką społeczeństwo i z politykami, z tą myślą polityczną, jaką dzisiaj macie względem rolnictwa, właśnie do tego głodu, do tych zdarzeń. To nie są jakieś ani prorocze słowa, ani wizjonerskie, ani ostrzegające. To tylko jest podsumowanie stanu rzeczy. Czołem, do następnych wyborów.